Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni, mam na imię Emilia i dzisiaj zabieram Was do Kemerovo. Idziemy na bazar. Chcę Wam pokazać na bazarze, co jest ciekawego związanego z Ramazanem. Przede wszystkim to będą produkty spożywcze, ale zaraz Wam wszystko pokażę. Teraz zmienię kamerę, obrócę kamerę i zaraz wszystko zobaczycie. Ludzi jest naprawdę dużo. Jest popołudnie. Wszyscy wyszli na zakupy ostatnie dni przed Ramazanem, więc trzeba zrobić zakupy. Co najczęściej kupują? Coś, co będzie potrzebne do przygotowania iftaru. Najczęściej to jest ryż, mąka, olej. O, zobaczcie, kasztany, pozostałości z zimy. Pieczone kasztany. A my idziemy dalej. Idziemy do miejsca, które się nazywa Havra Sokal. To jest taka uliczka, w której można właśnie kupić bardzo różne produkty spożywcze. No i tam zobaczymy, czy coś właśnie zejdziemy, coś związanego z Ramazanem. Najpierw słodkie, co my tu mamy. A zobaczcie, tu jest gulacz. 160 za kilogram. To jest deser typowy dla Ramazanu właśnie. Tutaj jest Kemal Pasha Tatlısı. Też przeważnie je się w Ramazan. Tutaj coś jeszcze jest. Hayrabolu Tatlısı. Nie znam tego. Tutaj jest Lor Tatlısı. I baklawa. Różna baklawa. Lokma nerde. A zobaczcie, tam też jest lokma. W piątki można taką lokmę dostać za darmo przy meczecie, a tutaj jest kilogram, za kilogram 60 lir. Co tu mamy jeszcze? O, zobaczcie, to jest zimowy deser. Kabak tatlısı, czy też, czyli chrupiący kabak, chrupiąca dynia. 130 za kilogram. Jest hałwa irmik, czyli hałwa z kaszy manny. Tutaj jest kadaif. Też go się robi często w czasie Ramazanu. Także naprawdę deserów macie tutaj dużo. A typowy deser dla Ramazanu to jest właśnie gulacz. I idziemy dalej. Zobaczcie, tam były Kemal Pasha gotowe już w syropie, a tutaj można kupić takie suszone. Możecie takie kupić. Ja planuję kupić takie coś i zrobić w domu. Więc jedną paczkę kupimy. Tutaj akurat jest peynir tatlısı, czyli deser syropy. Kupimy taką jedną paczkę i zrobimy w domu. Tutaj jest kadaif. Zobaczcie, teraz jesteśmy w miejscu, które... O, tak się nazywa ten sklep. I zobaczcie, co tu mamy. Daktyle. Daktyle za 200 lir, to jest z Medyny. Tutaj jest z Jerozolimy za 180. Te daktyle kupowałam w sklepie po 300 lir. Tutaj są daktyle z Bagdadu. Tutaj są z Iranu takie daktyle. A tutaj są z Tunezji. One wszystkie są po 50 lir. To są jakieś tanie. Tanie daktyle. A tutaj jeszcze takie coś. I daktyli jest naprawdę dużo, no bo daktyle je się właśnie w czasie Ramazanu. Zobaczcie, jeszcze są orzechy. A tu zobaczcie, ile słodyczy. Naturalne słodyczy, lokum. Tutaj jest pestil. Zobaczcie, jakie cudowności. Orzechy, rodzynki. Rodzynki
rodzynki są do kompotu. W Ramazanie kobiety gotują kompot, który się nazywa hosza i właśnie gotują go z rodzynek. Tu też są daktyle, zobaczcie, jeszcze inne, za 42 liry. Tutaj w ogóle jakieś za 38, nie wiem co to są za daktyle. Tutaj to już nie są daktyle, to jest idę, nie wiem co to jest, sprawdzę i wam napiszę co to jest. Tutaj też daktyle, daktyli teraz będzie bardzo dużo wszędzie, bo właśnie daktyle są typowe dla Ramazanu. I orzechy, orzechy i pestki. Idziemy dalej. Pachnie kawą. Przyprawy i znowu daktyle, mnóstwo daktyli, raj daktyli tym razem. Tu jest, są świeże daktyle, jeszcze tańsza, daktyle z Kudus, czyli z Jerozolimy, są je za 130 lir, jeszcze tańsze. Macie różne orzechy i zobaczcie, od razu są ceny za kilogram. Migdały, orzechy różne. Figi suszone. To są kici bojnozu, harnup, tak zwane. I znowu tania hurma, tanie daktyle. O, nawet za 24 liry, zobaczcie. Naprawdę. Bardzo tania. Zobaczcie, gliniane garnuszki, gliniane tace. Miseczki do sutlacza. I oczywiście tutaj są tygielki gliniane, kubki, a tutaj filiżanki do kawy. Zobaczcie, jakie ładne filiżanki do kawy gliniane. I garnki. Spacerowałyśmy, zmęczyłyśmy się i teraz idziemy zjeść tutaj. W miejscu, które się nazywa Sutchichei, zjemy kazandyb, taki deser. Deser mleczny z przypalonym dnem, przypalone dno. Zaraz zobaczymy. O, widzicie, noszą. Zaraz usiądziemy. Teraz tak, to są trzy różne kazandyby. Ten jest sadę, czyli zwykły, bez niczego, bez dodatków. Ten jest z pistacjami, a ten jest z migdałami. I będziemy próbować, jak smakują. Aisie, ja parmę i zewdę. Bunardan kazandibi. Tamam, Aisie, sus verdi, evde yaparız ve tarif veririz. Değil mi, Aisie? Evet. Tamam. Jesteśmy w Kemeralce, więc musiałyśmy oczywiście przyjść do Kızlarası na kawę. Głośno, nie wiem, czy mnie słyszycie. Ale tu kawa jest bardzo, bardzo dobra i polecam wam oczywiście. Kızlarası, Hanı i kawa po turecku. Zapraszam teraz na przepis. Kończę na dzisiaj. Pa! Do zobaczenia jutro. Omlet z ziemniakami i serem to jedno.
jedno z dań bardzo często przygotowywanych na sahur, czyli śniadanie przed postem. Wszystkie składniki, dokładne proporcje podam w opisie filmu. Najpierw obieramy dokładnie ziemniaki i kroimy w drobną kostkę. I od razu przed smażeniem możemy przygotować jajka. Na jeden średni ziemniak jedno jajko. Do jajek dodajemy również przyprawę. My omlet smażymy na oliwie. Wy możecie smażyć na oleju lub maśle. Na patelnię dodałyśmy ziemniaki i teraz smażymy je do miękkości. Ziemniaki od czasu do czasu mieszamy, żeby się za mocno nie przysmażyły. Kiedy ziemniaki są już miękkie, dodajemy jajka, formujemy omlet i układamy ser. Tak wygląda gotowy omlet z ziemniakami i serem. Podajemy go z warzywami, na przykład z ogórkiem, pomidorem, papryką. Do tego, jeśli mamy ochotę na jakiś bardziej wyrazisty ser, bo my dodałyśmy zwykły żółty ser, a do śniadania podajemy jeszcze ser tulum, czyli ser w rodzaju parmezanu. Do tego oliwki, kawałek chleba. I śniadanie gotowe. Smacznego!